przyjaźń ma dwa końce. Nigdy mnie nie złapiesz! Marcie! O! Może mnie ktoś uwolnić? Muszę się koniecznie podrapać w nos! Dlaczego nikt nie chce się bawić w księżniczkę? Teraz ty! Złapię cię też! O nie! Macie, Mija! Nie bawię się w tego berka. Zabawa w księżniczkę jest o wiele lepsza. Edi, zabawa w księżniczkę jest... Podrap mnie! Podrap mnie w nos! Księżniczka Mija zabierze was do najlepszego parku rozrywki na całym świecie. A, tak. Brzmi wspaniale. I będzie tam taki wielki, piękny zamek. Zamki są super, ale muszę stać. I mam ptaka na głowie. Złapię cię, Tesso. W moim parku rozrywki są najlepsze atrakcje na świecie. Powiedziałaś atrakcje? A jest tam karuzela? Oczywiście, z najszybszymi kucykami, jakie widziałaś. A można polatać balonem? Wielkim jak samolot. A są postacie z bajek? Aha, świetnie. Tak, ruszajmy. Grajcie, Ziggy. Hej, a gdzie muzyka? Pomożecie mi? Ojdź, ja cię uwolnię, Kobi. Już. Dzięki, Tesso. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Już idę! Wow! Super zamek! Ale będzie zabawa! Witajcie w najlepszym parku rozrywki na świecie! Jestem Humpty Dumpty i będę dzisiaj waszym przewodnikiem. A ja jestem imbirową panienką! Jesteśmy tu, aby zapewnić wam... Tiara! To księżniczka! Wasza wysokość! Dziękuję. Nazywam się księżniczka Mija. Księżniczka! Witamy ciebie i twoich poddanych w naszym parku, księżniczko. Jesteśmy poddanymi? Wow, spójrz na tę trampolinę. Chodźmy tam. Jedynie księżniczka może wydać rozkaz do odbijania. Możemy zacząć się bawić. Twoje życzenie jest dla nas rozkazem. Ojej, wspaniale! Popatrzcie! Właśnie patrzymy, Mija. Od 2 zylionów godzin. Ktoś inny też może poskakać? Księżniczka? Już? Prawie? Jej! Wspaniałe skoki, wasza wysokość! To teraz na karuzelę! Nareszcie! Księżniczka wyszła! Czas na trampolinie się skończył! Co? To nie fair! Prawda, że fajnie? Chodźcie szybko! Mija chyba chce, żeby jej poddani poszli za nią. Szybciej, koniku, szybciej! Prawdziwa księżniczka. Można patrzeć cały dzień. Przecież właśnie to robimy. Dobrze, mam
dość. Czuję się... Tak, wasza wysokość. Balonowo. A więc idziemy. Słyszeliście, księżniczkę? Dobrze, nuda. To nie zabawa. Myślę, że możemy zapomnieć o karuzeli. Tak, ale lot balonem będzie super. Mógłby być super. Uhu! Moje królestwo jest takie piękne. Musicie je obejrzeć z góry. Wam też się wydaje, że to jest najfajniejsze miejsce na świecie, ale tylko dla księżniczki? O, idealne lądowanie, wasza wysokość. A dokąd oni poszli? Bawią się w jakąś niemądrą grę. Berek, nie dotknęłaś mnie, mamusia, tym razem mnie nie złapiesz. Zupełnie nie wiedzą, jak należy się zachować. Powinni z dumą oglądać twoją zabawę, zwłaszcza, że robisz to wspaniale. Jestem w tym niezła, prawda? Do sali tronowej. Wiecie, do czego to miejsce się nadaje? Do chowanego! Wyśmienicie! Liczę do 10 i szukam! A gdzie mamy się schować, księżniczko? Gdzie chcecie! Ale która kryjówka sprawi ci przyjemność? Jeśli będę ją znała, to wtedy z łatwością was znajdę! No i wygrasz! Brawo dla księżniczki! Chowaj się! Już! 1, 2, 3... Chowam się tutaj, wasza wysokość. Schowałem się za zasłoną, księżniczko. A ja ciągle siedzę za tronem. To nie jest wcale zabawne. Zróbmy coś innego. Uuu, coś innego to wspaniały pomysł. Tylko co? Może w Berka. Świetnie! Mam cię! Stoimy! Wygrałaś, księżniczko! Czy wy umiecie się w to bawić? Nie możecie mi dawać wygrywać. Chodźmy tam. A, tak, księżniczko. Przepraszam. Chciałam coś powiedzieć. Muzyka, stop! Tak, wasza wysokość? Czego sobie życzysz, księżniczko? Przepraszam za to moje całe rządzenie. Pobawmy się razem w co tylko wybierzecie. W cokolwiek na całym świecie. To może poskaczemy na skakance? Brzmi wspaniale! Raz, dwa, to skaczę ja! 3, 4, piski, szmery! Nie wiem, co robić, księżniczko! Skacz, baw się i mów na mnie, Mija! 5, 6, chodźmy jeść! 7, 8, skacz radośnie! Miałaś rację, księżniczko. Dużo lepiej, kiedy bawimy się wszyscy razem. Dobrze, że wreszcie to rozumiecie. Teraz faktycznie jest tu najfajniej na świecie. Przed wami Mija. Gdzie Mija? Tu jestem. Nie będę sama wymyślała bajki. Tylko ułożymy ją wszyscy razem. Świetnie! Super. Zacznę. Dawno, dawno temu żyła sobie księżniczka. Teraz ty, Sofii. I był tam okropny wielki smok ziejący ogniem. Kobi? Eddie? Dzielny i przystojny rycerz przyjechał uratować księżniczkę!
Tessę. Tessa? Ale nie trzeba było jej ratować, ponieważ smok chciał tylko upiec ogromną piankę. Sophie? Może trochę ognia, panie smoku? Wspaniale! Przystojny rycerz uwielbia pieczone pianki. Tak, ja też. Dajcie im mnie. Ale miam. Smak. Uwielbiam je. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Piankowy berek.